Zatrudnienie piłkarza do filmu to jest w ogóle twoim zdaniem dobry pomysł? No i jak wypadł Krychowiak? Przede wszystkim to jest bardzo trudny pomysł, bo no, trzeba jednak mieć świadomość, że to są chłopcy, którzy zarabiają po kilka milionów euro rocznie, mają bardzo dużo zajęć, codziennie treningi, a szczególnie jeżeli ktoś gra w lidze zagranicznej, tak jak Grzegorz, który występuje w lidze rosyjskiej w Moskwie, więc to jest bardzo trudne. Ale to bardzo dobry pomysł. Oczywiście, że są różni piłkarze na boisku i pewnie różni przed kamerą, natomiast Grzegorz wyjątkowo łączy te dwie cechy, jest świetnym piłkarzem i świetnym aktorem, bo muszę zdradzić, że Maciek Musiał, który grał z nim w scenie, określił go praktycznie z marszu mianem Johnny'ego Deppa. I tutaj nie chodziło tylko o kwestie wizualne, ale też grę, bo Grzesiek no, praktycznie z marszu zrozumiał, o co nam chodzi. Ja może rozmawiałem z nim tak naprawdę 5 minut, wytłumaczyłem mu jego rolę i... No, muszę powiedzieć tak, odkrycie tego filmu. Wspomniałeś tutaj odkrycie, no i fantastycznie, ale skąd w ogóle pomysł, żeby to był akurat Grzegorz? Dlaczego nie na przykład Robert Lewandowski? No, my różne nazwiska braliśmy pod uwagę i to nie będzie tajemnica, jeśli powiem, że rozważaliśmy również Roberta, rozważaliśmy Wojtka Szczęsnego, rozważaliśmy oczywiście Grześka i w pewnym momencie zadaliśmy sobie pytanie, czy my aby na pewno chcemy ich wszystkich zmieścić w jednym filmie, bo czy to się nie będzie troszeczkę kanibalizować, tak powiem brzydko. Stwierdziliśmy, że plastyka twarzy Grzegorza, że jego no jednak duży dystans do siebie, piękny uśmiech, to pewnie potwierdzą wszystkie panie, sprawią, że on będzie, jak to mówi Tomasz Hajto, truskawką na torcie, będzie kimś takim, kto doda smaku temu filmowi i muszę powiedzieć, że w życiu popełnia się, wiesz sama dobrze, błędy i podejmuje się też dobre decyzje. Jeżeli chodzi o ten film, to była jedna z najlepszych decyzji i co najważniejsze, tak samo odbiera to Grzegorz, kiedy rozmawialiśmy wczoraj, powiedział, że no, miał różne propozycje różnych projektów, natomiast tego jest najbardziej zadowolony i moim zdaniem nie chce wychodzić przed szereg, ale gdzieś tam w głowie kiełkuje myśl, że aktorstwo to jest dla niego pomysł na ścieżkę po życiu piłkarza. No proszę, to muszę przyznać, że będę z miłą chęcią oglądać i zwrócę szczególną uwagę na Grzegorza, ale tak mnie tutaj zaciekawiłeś, no bo to tak trochę oznacza, bo wiadomo, w życiu raz się wygrywa, raz się przegrywa, w piłce tym bardziej, czyli co, no Grzegorz tutaj zdeklasował Roberta i Wojtka. No nie można powiedzieć, bo nie widzieliśmy jak panowie by sobie poradzili na wielkim srebrnym ekranie, natomiast wczoraj po pokazie reprezentacji widziałem, że i Wojtek i Robert wychodzili szeroko uśmiechnięci, a to przecież jego najlepsi koledzy, przyjaciele, więc wydaje mi się, że również dobrze ocenili jego rolę, natomiast no Grzesiek to ma. Czasami jest tak, że może na boisku popełni jakiś błąd, ale... Trener Sosa, z którym rozmawiałem, powiedział, na boisku to jest wojownik, warrior, ale kiedy schodzi, to jest showman, to jest natura faceta, który po prostu przyciąga wzrok, charyzmatycznego gościa właśnie, bardzo dobrze wyglądającego, szczególnie w tych jego garniturach. No, strzał w dziesiątkę, nie chcę, że tak powiem, reklamować tego filmu tylko Grzegorzem Krychowiakiem, natomiast dla Grzegorza Krychowiaka na pewno warto ten film obejrzeć.